Cześć, witam Cię w medytacji, która ma na celu pomóc Ci poradzić sobie z nadmiernym myśleniem, czyli z takim zjawiskiem, które potocznie nazywamy zamyśleniem się, które wszyscy bardzo dobrze znamy. Często spotyka nas to w szkole, w pracy lub gdy wykonujemy jakieś czynności automatyczne, powtarzalne lub gdy chcemy na przykład chwilę odpocząć, zrelaksować się, ale nie możemy, ponieważ nasza głowa cały czas przypomina nam o przeszłych wydarzeniach, o teraźniejszych problemach, a nawet o wydarzeniach teoretycznych, przyszłych, których jeszcze nie było. Łatwo jest rozpoznać, kiedy masz problem z zamyślaniem się, bo to jest dokładnie ten moment, kiedy na przykład czytając książkę zdajesz sobie sprawę, że nic nie rozumiesz i musisz wrócić, by przeczytać ten fragment raz jeszcze. Często słyszymy, że medytacja uważności, czyli stałe koncentrowanie się na jednej rzeczy, poprawia wszystkie funkcje kognitywne mózgu, czyli te, które odpowiadają za obecność tu i teraz. Niestety, nie zawsze jest to dobre rozwiązanie, ponieważ te wszystkie myśli, których doświadczamy, mają tak naprawdę jedno zadanie. Próbują nam coś powiedzieć. Dlatego ich tłumienie, maskowanie i chęć pozbycia się ich będą przynosiły odwrotny skutek. Więc jak poradzić sobie z zamyślaniem się? Być może musimy zrobić coś odwrotnego, czyli puścić te myśli wolno. Co gdyby dać sobie czas na to, aby te myśli wykrzyczały się? Co gdybyśmy świadomie pozwolili na zawładnięcie się zamyśleniem? I właśnie w tej dzisiejszej medytacji pozwolimy sobie na to, aby odpuścić jakąkolwiek chęć kontrolowania, aby zaakceptować te wszystkie myśli takimi, jakie one są i nie chcieć ich zmieniać. Regularne dawanie przyzwolenia na zamyślanie się pozwala zrozumieć, co mówią, a nawet krzyczą do Ciebie Twoje myśli, Twój organizm, Twoja intuicja. A odczytywanie tych sygnałów pozwoli nam zobaczyć, czego potrzebuje nasze ciało i umysł, które granice zostały przekroczone, czego już więcej nie chcemy, co jeszcze musimy w sobie pokochać. Teraz znajdź sobie wygodne miejsce. Może to być łóżko lub kanapa. Połóż się i przykryj kocem, tak aby było Ci ciepło i przyjemnie. W zasadzie jest tylko jeden warunek, żeby ta medytacja działała prawidłowo. I tutaj zaczyna się cała nasza zabawa, do której serdecznie Cię zapraszam i do której potrzebna będzie tylko Twoja wyobraźnia. Wyobraź sobie chorągiewkę. Może być to zwykła chorągiewka, taka, która stoi na przykład na polu golfowym przy dołkach. Lub możesz sobie wyobrazić chorągiewkę, która wygląda jak flaga trzepocząca się na wietrze. Masz już w myślach swoją chorągiewkę? Super. Już za chwilę rozpłyniesz się w swoich myślach. Dasz sobie przyzwolenie na to, aby czuć wszystkie emocje, zarówno te przyjemne, jak i te nieprzyjemne. Nie ma tu żadnych ograniczeń, niczego nie musisz kontrolować, przed niczym nie musisz się bronić. Możesz dać sobie przyzwolenie na odczuwanie smutku, strachu, apatii, napięcia, żalu, złości. Możesz czuć wszystko, co do Ciebie przychodzi. Nie musisz tego zmieniać.
Nasza chorągiewka będzie potrzebna, aby sprawdzić, czy dana myśl Cię wspiera, czy ogranicza. I w trakcie medytacji co jakiś czas będę zadawać Ci to samo pytanie. W którą stronę wychylona jest teraz Twoja chorągiewka? W lewo czy w prawo? Umówmy się, że jeśli sytuacja, wydarzenie, które widzisz oczami wyobraźni, powoduje w Tobie pozytywne uczucia, wyobrazisz sobie chorągiewkę wychyloną w prawą stronę. Natomiast jeśli w chwili pytania w Twoich myślach będzie dużo negatywnych skojarzeń, jeśli będziesz mierzyć się z trudnymi sytuacjami, wyobrazisz sobie chorągiewkę wychyloną w lewo. I teraz rzecz najważniejsza. Nie próbuj zmieniać swoich myśli z negatywnych w pozytywne. Gdy zadaję Ci pytanie, tylko zwróć uwagę na to, czy chorągiewka jest wychylona w prawo czy w lewo. I daj sobie przyzwolenie czuć to, co aktualnie czujesz, nie próbując niczego zmieniać. Okej, po tym nieco przedługim wstępie zaczynamy medytację. Oczywiście przy następnym odtwarzaniu tej medytacji możesz po prostu go pominąć. Słuchaj jej codziennie przez następne 14 dni. Już za chwilę puścisz swoje myśli wolno, lecz najpierw wykonamy 10 pogłębionych oddechów. Po prostu nabieramy trochę więcej powietrza niż zwykle. Spróbuj ze mną. Wdech nosem, a wydech ustami. Wdech i wydech. 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 Teraz nadszedł czas, byś puściła wolno swoje myśli. Przestań je kontrolować. Nie próbuj niczego zmieniać. Thank you.
którą stronę wychyla się Twoja chorągiewka? W prawo? Czyli tam, gdzie myśli wspierają Cię? Tam, gdzie zdajesz sobie sprawę, że jesteś naprawdę wartościową istotą, że zasługujesz na to ziemskie życie i na doświadczanie wszystkiego, co najlepsze. A może Twoja chorągiewka wychyla się w lewo, czyli tam, gdzie wymagasz od siebie innych zachowań, gdzie wyobrażasz sobie przeszłość i zastanawiasz się, co by było, gdyby. W którą stronę wychyla się Twoja chorągiewka? W prawo, czyli tam, gdzie dajesz sobie wsparcie we wszystkim, co robisz? Czy w lewo, czyli tam, gdzie doświadczasz braku, gdzie musisz spełnić jeszcze kilka warunków, żeby zacząć być szczęśliwym? Na przykład musisz zacząć zarabiać więcej pieniędzy. Lub musisz znaleźć osobę, która przyniesie ci szczęście.
którą stronę wychyla się twoja chorągiewka? W prawo czy w lewo? Nie próbuj niczego zmieniać. Pozwól sobie na odczuwanie tych emocji, które teraz same się pojawiają. W którą stronę wychyla się twoja chorągiewka? W prawo? Czyli tam, gdzie ogarnia cię ciepło i rozluźnienie. Twoje ciało relaksuje się, a ciepła krew zaczyna krążyć nawet w najmniejszych naczyniach krwionośnych. Czy być może w lewo? Czyli tam, gdzie coś każe ci się przewracać z boku na bok. Tam, gdzie coś powoduje napięcie w twoim brzuchu, w twoich ramionach, w twojej szyi. Powoduje zmarszczenie twojego czoła. W którą stronę wychyla się twoja chorągiewka? W prawo czy w lewo? Nie próbuj niczego zmieniać. Wszystkie emocje próbują tylko coś powiedzieć. Thank you.
Za chwilę nastąpi koniec medytacji. Możesz teraz wziąć kilka głębszych oddechów i poczuć podłoże, na którym leżysz. Tak, aby skontaktować się z rzeczywistością i powoli wyjść ze swojego wewnętrznego świata do świata zewnętrznego. Teraz odliczę od 5 do 1. Gdy powiem 1, obudzisz się i otworzysz oczy. 2. Obudzisz się pełna energii. Obudzisz się zrelaksowany, zrelaksowana. 3. Obudzisz się z wiarą, że życie, którego doświadczasz, jest jedyną najlepszą dla ciebie opcją. Zrozumiesz, że wszystkie doświadczenia są ci potrzebne po to, abyś mogła zrozumieć coś wielkiego, coś pięknego. Pięć. 4. 3. 2. 1. Obudź się. Obudź się. Obudź się. Kochani, nazywam się Patryk Kosakowski i pomagam singlom znaleźć miłość. Stworzyłem portal randkowy Kosmos.pp. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak znaleźć szeroko rozumianą miłość, to zasubskrybuj mój kanał i zostaw lajka pod tym filmem. A jeśli chcesz więcej takich medytacji, to zostaw komentarz, a wkrótce zaczną pojawiać się nowe filmy. Dziękuję ci bardzo serdecznie. To wszystko na dzisiaj i pamiętaj, że miłość jest najważniejsza.